Witam wszystkich. Dzisiaj chcę pokazać miejsce też w Puszczy Kampinoskiej. Jest to Białe Góry Śladowskie. Jest to też kilka wydm, które się nazywają Górami Śladowskimi. Fajne dosyć miejsce. Prawda, krótko się przez nie jeździ, ale trochę pętelek jak się zrobi, to można miło spędzić czas. Pojedziemy właśnie przez zielonym szlakiem przez te góry. Później zawrócimy. Dobry. I pojedziemy sobie na Wilczą Górę. Pierwszy podjazd. Tędy też będziemy wracać. O, bardzo miło się tu jeździ. O, trochę mnie zarzuciło. Moje rogi złapały krzaki. Dlatego też bardzo ładnie tutaj jest. I dlatego też kierownicy mi przekrzywiło. Teraz jest podjazd na taką chyba jeden z cięższych. No i w zasadzie w jedną stronę jest to koniec tych gór. Nie jest to jakiś długi odcinek. Karpaty już są dłuższe. Ale pojedziemy do drogi i później poszukamy powrotu takiego w miarę sensownego. Niezbyt wymagającego, bo jeszcze czekają nas 5 wjazdów takich całkiem. Więc trzeba trochę oszczędzać. Puszczak w prawo i pojedziemy sobie tutaj drogą.
i poszukamy powrotu. Drink mineralny. Zamy w lewo, więc trzeba się od razu przygotować na ostry podjazd. Na najlżejszą, nie mam zamiaru później łamać trybów. Amortyzator zwalniamy. Dobry Sadowski, objechane. Tutaj z powrotem. Teraz lecimy na Wilczą Górę. Tam ścieżką dydaktyczną do głównego czerwonego szlaku kampinoskiego. I później już w prawo skręcamy i czerwonym szlakiem zakończymy dzisiejszy film. No i z górki. Ja
i pod górkę. Także to wszystko na dziś. Taki fajny akcent na sam koniec zjazd. No chyba najszybszy. Może nie najbardziej emocjonujący, ale na pewno najszybszy. To do zobaczenia. Cześć.